W poprzednim odcinku Szpilek na budowie pokazałam Wam zalety kotła na pelet. Rozwiązanie niemal bezobsługowe, ale dzisiaj coś dla osób jeszcze bardziej wygodnych. Pompa ciepła. Inwestujecie raz i praktycznie zapominacie o ogrzewaniu. Ile to kosztuje i czy aby na pewno się opłaca? Zobaczymy. Nie ma kotłowni, nie ma bałaganu, nie ma konieczności wynoszenia popiołu. To wszystko do mnie przemawia, to wszystko mi się podoba. Natomiast jest cena niewątpliwie wyższa niż w przypadku innych form ogrzewania. Tak, ale zważywszy na to, że te wszystkie czynności, o których Pani mówiła, też są pracochłonne i jeżeli wykonujemy je sami, to oczywiście nas to nic nie kosztuje, ale gdybyśmy to powierzyli komuś obcemu, czy też poświęcili swój czas, no to wiadomo, że te koszty są w tym momencie wyższe. Nie do końca zgodziłbym się z Panią redaktor co do tego wysokiego kosztu, ponieważ dom jednorodzinny, w którym będzie montowana z zamiarem już pompa ciepła, nie wymaga komina. To jest poważny koszt inwestycyjny, nie może największy w domu, ale duży. Drugim elementem jest pomieszczenie kotłowni, które powinno mieć oddzielne wejście, powinno mieć skład opału. Tutaj nam to do niczego nie jest potrzebne. Potrzebne jest pomieszczenie gospodarcze, w którym będzie zainstalowany wymiennik, bufor i zbiornik do ciepłej wody. No niewątpliwie jest to rozwiązanie ekologiczne. Wiem, że dzisiaj wielu klientów o to pyta. Tak, bezspornie jest to rozwiązanie ekologiczne, ponieważ w tym momencie nie zatruwam życia całemu osiedlu, sąsiadom, sobie również, ale też mówię, nie mam popiołu, który też dymi, kurzy i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu, że jest to rozwiązanie proekologiczne, możemy z tego względu uzyskać dofinansowanie zarówno z budżetów samorządów lokalnych, jak i również z budżetu państwa. Z jednej strony w programie Czyste Powietrze, a z drugiej strony poprzez odliczenie od podatku. Finalnie, ile mogę na tym zyskać? Ile mnie taka inwestycja całościowo wyniesie? Myślę, że w granicach 30-40% maksymalnie z tego, co moglibyśmy zapłacić bez udziału pomocy samorządów lub państwa. Czyli 1/3 płacę ja, a resztę państwo lub samorząd. Tak, dokładnie. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Dom ma 200 metrów, wiem, że wcześniej był ogrzewany elektrycznie. Jestem ciekawa, ile można zaoszczędzić, jeśli to ogrzewanie elektryczne zastąpimy pompą ciepła. Tak, wcześniej były dynamiczne grzejniki elektryczne. Po zastosowaniu pompy ciepła oszczędzamy około 40-50%, nawet ponieważ jest to zależne od temperatury w zimie. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że obejmuje to ogrzewanie domu i też ciepłą wodę w sezonie zimowym, to można powiedzieć, że to jest dosyć spory uzysk oszczędności energii do 50%. Operujemy tak tymi procentami, myślę, że naszym widzom może to niewiele mówić. Porozmawiajmy o konkretnych kwotach. 200-metrowy dom, ile w przeliczeniu na miesiąc kosztuje nas taka forma ogrzewania? Tak, podkreślmy, że w tym domu akurat, obok którego stoimy, nie ma gazu i nigdy nie było. Tak więc bierzemy pod uwagę ogrzewanie, bierzemy pod uwagę gotowanie, bierzemy pod uwagę kąpiel, mycie naczyń i tak dalej, łącznie razem w tej chwili koszty nie przekraczają rocznie kwoty 6 000 zł, czyli jeżeli przeliczymy sobie średnio na jeden miesiąc, to jest około 500 zł. Finalnie, nic więcej tutaj już do tej kwoty nie dokładamy, jeśli chodzi o eksploatację. Nic więcej nie dokładamy, a wręcz nic nie robimy, bo to jest jakby istota tego wszystkiego, że wszystko obsługują sterowniki, które zastępują naszą pracę, którą do tej pory musieliśmy wykonywać. No, lubimy to, lubimy wygodę, lubimy przyjść do ciepłego domu, kiedy właściwie nie musimy już grzebać się w tej kotłowni, brudzić, wkładać pracy, denerwować się. Jak to wygląda przy pompie ciepła? W zasadzie obsługuje to tylko i wyłącznie jeden panel sterujący, na którym ustawiamy sobie temperaturę w pokoju i tą temperaturę ten panel pilnuje, czyli tak pracuje pompa ciepła, żeby tą temperaturę utrzymywać. Ja dopowiem jeszcze, ponieważ jakby społeczeństwo boi się energii elektrycznej. Ja uważam, że ona nie jest jakaś taka bardzo zła. Boi się, no bo to kosztuje. Tak, ale jeżeli będziemy tą energią umiejętnie zarządzać, właśnie poprzez panele sterujące, które mają programy tygodniowe, kiedy wychodzimy z domu, nie musimy grzać w takiej temperaturze, jakbyśmy byli popołudniami czy wieczorami, to automatycznie ten efekt energetyczny jest jeszcze większy, bo tej energii zużywamy jeszcze mniej. Krótko mówiąc, zużywamy tę energię tylko wtedy, kiedy jej potrzebujemy, czyli na przykład podnosimy temperaturę w domu wtedy, kiedy jesteśmy, a nie wtedy, kiedy na wiele godzin wychodzimy do pracy. Dokładnie tak, ponieważ wychodząc z domu możemy sobie pozwolić na obniżenie temperatury o 1-2 stopni, oczywiście nie więcej, i wiedząc o tym, że przychodzimy do domu około godziny 15, 16, niektórzy o godzinie 18, panel sterujący sam za nas podniesie tą temperaturę na pompie i przychodzimy do domu, mamy już 21, 22, jeżeli ktoś chce, to nawet 25, 26 stopni. Powiedziałabym, żeby pokazał mi Pan kotłownię, bo no, nie zwykłam wierzyć na słowo, ale wiem, że kotłowni tutaj nie ma. Gdzie mnie Pan zabiera? Do sypialni. Robi się ciekawie. To idziemy, zapraszam. Czyli centrum dowodzenia jest w sypialni. Centrum dowodzenia jest w sypialni, ale to jest akurat taka zbieżność, ponieważ powinno być
to w miejscu, gdzie jest najzimniejsze pomieszczenie w całym domu, ponieważ ono decyduje o tym, jak ta pompa funkcjonuje. I to wspomniany przeze mnie ten panel pokojowy, czyli tak zwany sterownik, na którym ustawiamy sobie różne elementy. Tu widzimy podgląd na schemat, jaki tutaj w tym domu jest zamontowany. Widzimy pompę ciepła, widzimy zbiornik buforowy, widzimy zbiornik do ciepłej wody i wchodzimy i ustawiamy sobie temperaturę pokojową. Na przykład 21 stopni. Na przykład 21 stopni. Wchodzimy w menu, przesuwamy panelem dotykowym na odpowiednią funkcję. Wchodzimy w dalszą część menu. Temperatura zadana termostatu 22 lub 21. Zatwierdzamy OK. I w tym momencie mamy gwarancję, że taka temperatura będzie w tym pomieszczeniu osiągnięta. Jeżeli ta temperatura spadnie, panel sterujący odpali, mówiąc potocznie, pompę, która dogrzeje z powrotem, mówiąc w dużym uproszczeniu, temperaturę w pomieszczeniu do 21 stopni. A jeśli zamarzy mi się, żeby zmienić te ustawienia, na przykład będąc w pracy, jest taka możliwość? Oczywiście. Na wyposażeniu czy dodatkowym wyposażeniem pompy jest panel, aplikacja, jak i również moduł internetowy. Podłączamy, jeżeli w domu jest internet, podłączamy i widzimy na telefonie, co pompa w danym momencie robi i możemy również zmieniać jej ustawienia i parametry. Taka pompa ciepła może też robić za klimatyzację. Może robić za klimatyzację również. Czyli wykorzystujemy kolejny element możliwości pompy. Na lato jak znalazł. Na lato jak znalazł.